Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi poszli za nim. Oto słowo Pańskie, słowo Ewangelii zgładzą grzechy nasze. I to słowo, które do nas mówi dzisiaj Jezus, jest jakże aktualne. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelię. Moi drodzy, wystarczy spojrzeć na świat dzisiejszy i zapytać, czy to jest Królestwo Boże, czy to jest Królowanie Boga, które widzimy w świecie, w relacjach między ludźmi. Bóg jest miłością, a zatem tam, gdzie jest Jego Królowanie, jest miłość, pokój, zgoda, cierpliwość, łagodność, dobroć. Widzimy, jak bardzo tego dzisiaj potrzeba. Jak bardzo trzeba nam podejmować jeszcze na nowo wysiłki, aby to Królestwo Boże przede wszystkim rozszerzało się w naszych sercach. Tu jest miejsce dobra albo zła, dobro i pokój od mojego serca. Żeby to Królestwo Boże rozszerzało się od mojego serca, a później w mojej rodzinie, w moim miejscu pracy, w mojej parafii. Także trzeba nam jeszcze podejmować wysiłki, modlitwy, głoszenia Słowa Bożego, proszenia Jezusa o to, aby to Królestwo się rozszerzało. Widzimy, jak świat dzisiaj bardzo cierpi z tego powodu, że Bóg jest odrzucony, a Bóg jest miłością. Tam, gdzie nie ma Boga, nie ma zgody, nie ma jedności. A zatem to słowo dzisiaj jest aktualne, ono jest żywe, które do nas mówi Bóg. Pytanie, czy wierzymy w to, że czas się wypełnił, naprawdę czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Ale Jezus mówi w innym miejscu Ewangelii, że zanim przyjdzie Królestwo Boże, będzie zaraza, będą wojny, głód, prześladowania. Chrześcijanie będą prześladowani. Zanim przyjdzie Królestwo Boże, królowanie Jezusa. Tak wielkie są moce zła, które ludzie wyzwolili przez swoją głupotę, przez swoją źlewolność wykorzystaną. Tak wielkie są siły zła, duchowe siły zła, które łaska Boża musi pokonać, musi oczyścić w dzisiejszym świecie. Moi drodzy, i tego trudu głoszenia Słowa Bożego podjął się również Jonasz. Słyszeliśmy o nim w pierwszym czytaniu. Jonasza powołał Bóg, aby poszedł do Niniwy, wielkiego miasta. I grzechy tego miasta doszły do Boga i Bóg już postanowił zniszczyć to miasto. Ale Bóg jest miłosierny, jest dobry. Posłał jeszcze Jonasza, a może się nawrócą, może się zmienią. I powiedział do Jonasza: idź i głoś słowo upomnienia. I co się stało? Jonasz był przerażony tym, no bo to jest on jeden, a całe miasto przeciwne. I za pierwszym razem, zamiast iść do Niniwy, wsiadł na statek. Ale wtedy na morzu rozstrzelała się burza, ogromny sztorm. I Jonasz został wyrzucony z tego statku na to morze rozstrzelałe. I wiemy, że w sposób cudowny został uratowany, ale już właściwie doświadczył śmierci, otarł się o śmierć. To już chyba już później niewiele mu zależało na swoim życiu. Kiedy drugi raz go Bóg powołał, poszedł do Niniwy i głosił słowo upomnienia, słowo Boże, słowo nawrócenia.
I moi drodzy, mieszkańcy Niniwy przyjęli to słowo, zaczęli pokutować, modlić się. I Bóg wejrzał na ich pokutę, okazał miłosierdzie i nie zniszczył tego miasta. Czyli widzimy, tam gdzie jest głoszone Słowo Boże, dzieją się dobre rzeczy, wspaniałe, cudowne. Świat się odnawia, ludzie na nowo odnajdują się w miłości, w pokoju. Tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże, gdzie jest głoszone Królestwo Boże, świat się zmienia, ludzie się zmieniają pozytywnie. I tak stało się również za czasów Jezusa. Też świat już pogrążał się w mroku, ale przyszedł Jezus przez Maryję i głosił Słowo Boże. I ci, którzy Mu uwierzyli, zakładali wspólnoty, wspólnoty pierwszych chrześcijan. I wtedy poganie mówili, zobaczcie, jak oni się miłują, jak oni się kochają. To było coś pięknego, wspaniałego, coś nowego w ogóle w świecie. Ludzie tego wcześniej nie widzieli. Jak można wspaniale żyć, jakie była nowość ich życia. Przede wszystkim miłości, postawy serca, pokoju, radości. Zobaczcie, jak oni się miłują. Słowo Boże głoszone przynosi dobre owoce, dobre, obfite owoce ducha miłości. Również i trzeba tego i w naszych czasach, abyśmy i my to Słowo Boże nieśli dalej. Przede wszystkim przyjmowali to Słowo do siebie i głosili je naszym bliźnim, naszym siostrom i braciom. Jezus Chrystus do siostry Faustyny Kowalskiej mówi tak, głoś Boże miłosierdzia, zatem Boże miłosierdzie to rozszerzanie Królestwa Bożego. Głoś Boże miłosierdzie swoimi czynami, pomagaj. Przez czyny, konkretne jakieś Twoje zaangażowanie. Ale jeżeli możesz czynami, to słowem. Czyli mów o tym, przekazuj to słowo. Ono też przynosi dobre owoce, przemienia serca ludzkie. A jeżeli nie możesz żyć słowem, to modlitwą. Wypraszaj Boże miłosierdzie. Staraj się, żeby to Królestwo Boże się rozszerzało. Czyli królowanie Boga, królowanie miłości. Jak tego bardzo dzisiaj potrzeba. Jezus powiedział, nie znajdzie ludzkość spokoju, dopóki się nie zwróci do źródła miłosierdzia mojego. I tu jest ta moc rozszerzania się Królestwa Bożego. Do tego jesteśmy zaproszeni. Bożej, moc Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Moi drodzy, święta Teresa od Dzieciątka Jezus napisała takie piękne słowo, które chciałem się podzielić. Dusza Twoja jest zbyt wielka, aby się miała przywiązać do pociech ziemskich. Już teraz powinieneś żyć w niebie, bo powiedziano, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Skarbem Twoim jedynym, czyż nie jest Pan Jezus? Jeżeli On jest w niebie, to i serce Twoje powinno tam zamieszkać. Najmilszy Zbawiciel dawno już zapomniał niewierności Twoich. Tylko Twoje pragnienia i doskonałości są przed Nim i rozweselają Jego serce. Twoje serce, Twoje pragnienia rozweselają serce Jezusa. Jak bardzo Jezus nas kocha, jak Bóg nas kocha i tęskni za nami, za naszym sercem. Ale skarbem Twoim jedynym czyż nie jest Jezus Chrystus? Święta Teresa pisze, czemu się tak przywiązujesz do tych pociech ziemskich, do tych rozrywek ziemskich. Myślę, że można powiedzieć, że gdyby ludzkość dzisiaj poświęcała tyle czasu na czytanie, medytację, rozważanie Słowa Bożego, co poświęca na patrzenie na wiadomości, na rozrywki, to by świat stał się rajem. Świat stałby się szczęśliwy. Dlaczego tak mówię? Kochani, ponieważ puste rozrywki, czy przesyt w rozrywkach może prowadzi do pustki, do niezadowolenia i złości. Natomiast Słowo Boże, medytowane, rozważanie, karmienie się Słowem Bożym powoduje, ono niesie miłość. Słowo Boże niesie miłość i przemienia ludzkie serca. Daje pokój, daje relację z Bogiem, który jest miłością. Taką ma moc Słowo Boże. Gdybyśmy poświęcili więcej czasu na medytację, karmienie się Słowem Bożym, ludzie by się zaczęli przemieniać i świat by się przemieniał.
zło by nie panowało w ten sposób jak teraz. Ale kochani, nawet ci wierzący, bo też nie jest nas wielka grupa, którzy, mówiąc o całym świecie, którzy wierzymy w Chrystusa, to często jest gdzieś Pismo Święte, ale ono jest na półce, gdzieś odłożone. Natomiast bardzo często włączony jest internet czy telewizja wiele godzin. No, takie jest nasze życie, taka jest rzeczywistość. Tego jesteśmy przyzwyczajeni. Wiadomości, ciągle wiadomości. Ale kiedy tak patrzymy w ten świat, to trochę nasze serce staje się jak kamień, jak z kamienia, takie nieczułe. I to prowadzi ten przesył do pustki w sercu, do jakiegoś niepokoju. A Jezus mówi, przyjmij moje słowo, karmij się moim słowem, a ja cię napełnię moim duchem, moją miłością, pokojem, ale przyjdź do mnie. To jest walka duchowa. Myślę, że każdy z nas jakoś tą walkę przechodzi. Każdy z nas podejmuje tę walkę, bo chcemy, żeby Królestwo Boże się rozszerzało. Ono tak czy inaczej przyjdzie, bo dzisiejsze czasy są podobne do czasów Noego. Ludzkość przed potopem również za cel sobie postawiła rozrywki, tylko dobrze się zabawić czy najeść, tak opisuje Słowo Boże. A Noe pracował ciężko, budując arkę. Ale przyszedł moment, że Bóg oczyścił ten świat i po potopie ten świat był cudowny, odnowiony. Ludzie się na nowo odnaleźli w Bożej miłości. Dzisiaj jest podobnie. Bóg ten świat oczyści. Na nowo będzie królowała miłość między ludźmi, bo Bóg stworzył ten świat dla miłości, dla swojej chwały, miłości Boga i miłości między ludźmi. I po to jest ten świat stworzony, nie dla innych celów. Moi drodzy, miłość łączy, daje pokój i rodzi życie w szczęśliwości. Nienawiść dzieli i przeciwstawia, wypełnia lękiem, zniewala, niesie śmierć i zabija. Bóg jest miłością, nienawiścią jest szatan. Spójrz, ku czemu skłania się świat, za czym, za kim podążają moje dzieci, mówi Jezus. Do czego to prowadzi? I do czego to prowadzi? Moi drodzy, przykładajmy, ile możemy naszych sił do tego, aby rozszerzać Królestwo Boże, aby ono coraz bardziej przychodziło przez Bożą miłość, Boże miłosierdzie, aby coraz bardziej królował Bóg, który jest miłością. Niech Maryja, Matka Jezusa, nam w tym dopomaga, stawia się, chroni nas nieustannie w swoim niepokalanym sercu. Tak jak Noe miał arkę i tam się schronił przed potopem, tak dzisiaj ten potop, to nie chodzi o materialny potop, jest potop duchowy, zła w pewnym sensie. Natomiast arką Noego dzisiaj jest niepokalane serce Maryi. To Bóg daje Maryję nam jako ochronę na te czasy szczególne. Czasy ponure, ciężkie, trudne dla wielu. Ale niepokalane serce Maryi jest arką Noego. Maryja mówi, przyjdźcie do mnie, bądźcie ze mną, ja was ochronię. Bo Maryja ma tą moc daną od Boga. Maryja niepokalana jest tą, która depcze głowę węża. Tam zły duch nie ma dostępu. Lęka się jej. Dlatego Maryja mówi, przyjdźcie do mnie przez modlitwę, różaniec, życie w łasce uświęcającej. Czytaniu Pisma Świętego, trwajcie w moim sercu, a ja was przeniosę przez to Morze Czerwone, którym staje się ten świat. Ochronię was. W jej sercu jest pokój, jest bezpieczeństwo, jest miłość.